co? Bo po szóstym dniu tygodnia. Dobrze. Panowie, prowadzona gruba akcja promocyjna z twojej strony. Mikrofon. Nie, spokojnie, ja nie jestem żadnym takim atencjuszem. Do ciebie, Kubik. Twój przeciwnik słynie z licznych kontrowersji. Czy jest jakaś konkretna rzecz w jego zachowaniu, charakterze lub twórczości, która sprawia, że się nie znosicie? Bo przecież wcześniej byliście kumplami. Kumplami to duże słowo gdzieś tam. Czy jest taka rzecz, przez którą się nie lubimy? Nie wiem, jego styl bycia, jego styl wkurwiania, patusiarski. Znaczy, jego styl bycia, no kurczę. Odetrwał się, kurwa, święty, kurwa, archanioł do wuja. Ja też święty nie byłem, no ale jego gdzieś tam zaczepki, bo po ostatniej konferencji pokazał swoje prawdziwe oblicze. Teraz po ostatniej mojej konferencji i o tym, jak cię na ostatniej konferencji zniszczyłem, to nie wiem, to kurwa musisz mi coś kurwa teraz wręczyć w plecaku, co tam masz. Jakieś kurwa gadżet, dawaj go. Jeśli chcesz, co tam masz? Taki prezencik dawaj. Specjalnie dawaj. Specjalnie zapakowany ze względu na ten. Dawaj. Z 1975 roku. Dawaj, otwieramy. Dawaj prezent i nie pierdolę, dawaj ten ryj, gremlinie. Z 75 roku proszek do prania pieluch, cypisek. O kurwa, to jest zajebiście, dawaj. I mus już masz wyprany, no to teraz wypierz gacie. Mordo! Przewarkę na stronę, bo... Zajebiście, tej, słuchaj. Wiesz, ale to że... chciałem ci w samarze, bo już tyle rzeczy wciągałeś, że jakbyś zajebał proszek z 75, może by ci się wyprostowało tam w końcu. Dziękuję ci bardzo. Wiesz, że ten proszek jest więcej warty niż ty to, co za walkę dostaniesz? Dwie dychy za to dałem, jeszcze mi oddasz to, kurwa. Nie. Z twojej wypłaty. Dwie dychy to ty za walkę dostajesz, nie? Dobrze. Dziękuję. No właśnie chciałem powiedzieć... Dziękuję bardzo. No. Proszę, tak sympaty, wiesz. Naprawdę, żebyś sobie wyprał tam, wiesz. Ale to zajebiste, czekaj, zaraz wstawię na Instagrama. Ale Cypis co chwilę zmienia wersję wydarzeń, bo teraz mówi, że archanioł, a wcześniej, że masz nos jak diabeł, wiadomo. Nie, słuchaj. Wcześniej było, że ma nos jak diabeł chuja, nie? A teraz ma nos jak klamka od zachrysty. To wiesz. Słyszałem, no fajne. No właśnie, Cypis, to do tego przejdźmy. Na ostatniej konferencji. Ale nie, absolutnie. Kochasz go? Twój nos przez chwileczkę zostawmy w spokoju. Duży nos, duży chuj. On to 4 dni pisał. No. Cypis, co do zębów to... Cypis sobie zrobił górę, ale na dół już mu nie starczyło pieniędzy. Słuchaj, wolę sobie zrobić górę, niż tak jak ty mieć kurwa zęby z drewna. Ty se kurwa odwyk zrób, bo co 30 minut ty chodzisz do toalety po krechę. Ty czpunie, bo... Spierdalaj. Tak, słuchaj. Czekaliśmy. Nie chcę z tobą kurwa robić face to face, bo jeszcze kurwa mi nosem kurwa oko wybijesz. Dobrze. Wow. Dobrze. Jeśli to, co Cypis powiedział na temat nosa, to prawda, to Voldemort musi mieć bardzo słabe życie. I spytałem, mówię, czy to jest prawda, czy ty się stresujesz jakoś, to przeproś mnie za zachowanie. Kurwa, ty mnie na poprzedniej konferencji wyzywałeś od dzieciaków, a zjebie jebany genetyczne masz kurwa tyle lat samo co ja, ty kurwa cypanie jebany. Bo wiesz co, bo patrzę sobie na nas dwóch, co nie? Jesteśmy oboje w wieku 30 lat, ja nie wyobrażam sobie, że facet w wieku 30 lat może się zachować tak jak ty. Kurwa, no i patrzę na nas kurwa dwóch i masz kurwa cycki większe niż moja głowa. Ty, ale jak będziemy razem walczyć, to nie będę miał cycków i mi się zdaje, że cię skończę szybciej niż kurwa Maciej Kubańczyk gada, że mnie skończy, wiesz? A zauważ się, że zaraz tu będę na stół ci zajebie w łeb? No. O to załóż się. No zakładam. Zaraz mogę ci wyjebać w ten łeb, kurwa. No to wyłaź. No, panowie. Przecież ja tutaj siedzę i nigdzie nie uciekam przed tobą. To ty chcesz wagi 7,7 kilo, no. Tam wam udostępnię wszystkie dowody, które... lpro.oficjal. Patrz, jak to kurwa konfitura dowody będzie udostępniał, kurwa. Udostępnię... Pewnie z komendantem, kurwa, Makowca wpierdalał. Nie wpierdalałem, co nie, ale wiesz, ja takie wersje pisałem... No. Ty powiedz mi, po chuj jest ta konferencja, skoro lpro pierdoli przez całą konferencję sam? No, bo... czas jest...